Chcesz zmienić kolor włosów bez wizyty u fryzjera? Mam dla Ciebie rozwiązanie. Spryskaj szczotkę farbą do włosów, a następnie przeczesz nią włosy. Farba dokładnie je pokryje. W ten oto sposób. Możesz też użyć różnych kolorów. To bardzo proste. A efekt jest znakomity. Nie musisz płacić za wizytę w salonie. Fantastycznie! Ta fryzura wygląda przeepicko! Ciekawe, jak ja bym wyglądała z lokami? Trzeba to będzie sprawdzić. No to jedziemy. Po jednym kosmyku naraz, tak? To nie takie trudne. Tylko jak długo mam tak trzymać? Dobra, trzymam. No. Hej, kochana, co tam? Robisz grzanki? Twój laptop się zawiesił. Spokojnie, bez obaw. Włosy sobie. Wiem, co robię. Co? Czyli jednak się zawiesił? Ale tu nadymiło. Tak jak przypuszczałam. Odrosną, nie martw się. A to co? O, babcia dzwoni. Cześć, babciu. Czemu masz skarpety we włosach? Robię sobie loki. Bez lokówki? Wystarczą porządne skarpety. Patrzcie, dziewuchy. Pierwsze słyszę. Dziwne, nie? Same zobaczycie. Ładnie, ładnie. Pa, babciu, ściskam cię. No cóż, chyba warto dać temu szansę. A ty dokąd? Wypróbujemy tę babciną sztuczkę. Okej. Tylko ostrożnie, dobrze? Spokojnie, tym nie da się poparzyć, kochana. Zwijamy do samej góry. I wiążemy na supełek. To wszystko. Możemy związać tyle, ile będziesz chciała. Dziwnie się z tym czuję. To teraz czekamy, nie? Ha? Już rano! Pora przyjrzeć się nowym lokom. Okej, chwila prawdy. Myślę, że wyszło ekstra. Wygląda obiecująco. Wow! Witajcie, loczki. Ten trik spadł mi z nieba. Nie wierzę, babcia miała rację. Spójrz, jakie sprężyste. O, babcia. I jak? Wypróbowałaś mojego sposobu? Babciu, to ty? Kiedy pofarbowałaś włosy? Ma lepszą fryzurę ode mnie. Gdzieby to ją dać? O, tutaj. Super, wszystko jest na swoim miejscu. Hej, pst, patrz na to. Wow, ale dużo kosmetyków i do tego pięknie uporządkowane. Jestem pod wrażeniem. Czekaj, pokażę ci coś jeszcze. O nie, zniknęły. Znalazłam twoją małą wystawkę. Znasz zasady. Zakaz kosmetyków. Hej! Głowa do góry. Pokażę ci sztuczkę. Najpierw weź paletkę cieni do oczu. I taki patyczek. Wybierz kolor i zacznij pocierać. Każdy kolor na osobnej bagietce. Nie żałuj kosmetyku. Później wystarczy włożyć je do pojemnika. Voilà! Cała paletka jest teraz na patyczkach. I mogę z niej korzystać w każdej sytuacji. Mam tu wszystkie kolory tęczy. Wow! Podoba mi się to barwne połączenie. Dziękuję. Przysiad i w górę. Czujesz mięśnie? I na bok. Muszę poszukać nowego partnera do ćwiczeń. Ale się spociłam. Co ty nie powiesz? Kręci mi się w głowie. Alex, nic ci nie jest? Gdzie ja jestem? To przeze mnie? Muszę zmienić dezodorant. Wiem. Weźcie gąbkę i spryskajcie ją wodą. Teraz mydło. Potrzyjcie gąbką o kostkę. A potem pachy.
Teraz weźcie trochę bentonitu i sok z cytryny. Dobrze zamieszajcie. Musi zrobić się taka papka. Nanieście maś na pachy. Poczekajcie, aż wyschnie. Na koniec zatrzyjcie wszystko gąbką. Co za świeżość! Koniec przerwy! Nie podchodź tu! Uzbroiłem się w odświeżacz powietrza! Już to ogarnęłam. Pokaż no. Okej, wierzę ci. Do roboty! Uwielbiam malować. To mnie uspokaja. Teraz odrobina jasnego różu. Jest śliczne. O, ktoś do mnie pisze. Ciekawe kto. Tęczowa impreza? Ale czad, muszę na niej być. No dobra, muszę znaleźć coś tematycznego. Oj, pędzel. Co masz dla mnie, o mister na szafo? Ach, niedobrze. Nie ma tu żadnych kolorów. No i co ja mam teraz zrobić? Przecież muszę być tęczowa. Zaraz, moje farby są mega kolorowe. Na pewno coś z nimi zrobię. Jestem genialna. Dobrze, czas na tęczowe czary. Przydadzą mi się farby i kilka pędzelków. Nakładamy oba kolory naraz i nakładamy je na oczy. Zmieniamy kolory i malujemy niżej. Świetnie, ale to tęczowa impreza, potrzebuje więcej kolorów. I oczywiście większego pędzla. Dobrze, kolory nałożone, możemy malować dalej. Do dzieła. A teraz usta. Następny krok to zielona maskara. Super, muszę ją porządnie nałożyć na rzęsy. Już wiem, jeszcze brwi. Na pomarańczowo. One też muszą dobrze wyglądać. Świetnie mi idzie. Do dzieła. Jeszcze trochę. Już. Jeszcze odrobina. O matko, te niebieskie piegi są przeurocze. Szkoda, że się z takimi nie urodziłam. Dobrze, tęczowy makijaż jest gotowy. A? Co to? Co za światła? O, tęczowe przyjęcie. Super. O, wspaniały makijaż. Sama zrobiłaś? Jest świetny i idealnie pasuje do tęczowej imprezy. Błyszczyk nałożony. Strój normalnie powala z nóg. Ale teraz najtrudniejszy moment. Czemu to zawsze musi być takie trudne? Nie dam rady. Elza! Co się stało? Och, problemy z eyelinerem. Bez obaw, zaraz ci pomogę. Tylko nie mrugaj, dobrze? Coś mnie nos swędzi. Elza? Myślałam, że kichnę. Fałszywy alarm. Okej. Oj! A idź! Nie wiem, co mnie tak wzięło na kichanie. Nie wiedziałam, że masz tu tyle kwiatów. Ach! O nie! Muszę wziąć moje leki! Kichanie powinno zaraz ustać. Już czuję się lepiej. Patrz prosto na mnie, okej? Ręka już nie ta, co kiedyś. Obróć się. O! Gotowy? Wyglądasz cudownie. Muszę odebrać. Boję się spojrzeć. Muszę to czym prędzej zmyć! Gdzie moje waciki? Lepiej, żeby to zeszło! Okej? Och! Znowu wyglądam jak człowiek! Ale wciąż nie mam makijażu! Tabletki Elzy! Znowu ich zapomniała! Mnie przyda się tylko skrawek listka, kropelka kleju i ucięty patyczek! Super! Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby wyschło. Potem można nakładać. Tylko nałóżcie konkretną warstwę koloru. Teraz dociśnijcie przy oczach, zanim wyschnie. Wow! Idealnie! Resztę możecie domalować ręcznie. Cześć, piękna! Nie pamiętam, kiedy ostatnio wyglądałam tak dobrze. Woohoo! Jeszcze nigdy nie byłam tak blisko. Kevin jest spełnieniem moich marzeń.
to moja okazja. Cześć, Kevin. Co czytasz? Kevin? Poczekaj! To musi być niezła książka. Znam się. Dwa moleczki. Tak. Deczko się przesunę. Nie lubi mnie. Włosy się nie zwichrzyły? Chyba za mało nas łączy. Trzeba to zmienić. Bierzemy marker i wyciskamy tusz do miski. Teraz porządnie mieszamy. I gotowe. Możecie przygotować ich więcej. Nałóżcie maskę na włosy rękawiczkami. Potem zwińcie w folię. Pofarbujcie tyle włosów, ile chcecie. A teraz czekamy. Gotowi na efekt końcowy? Ale czad! I nie trzeba iść do fryzjera. Fantastyczne! Git! Hej! Pofarbowałaś włosy! Zdaje się, że łączy nas więcej niż myślałem. Prawie skończyłam. Voilà! I po co mi kosmetyczka? O, ktoś dzwoni. Jej! Zaraz, moje paznokcie. Ale muszę odebrać. Nie wiem, co mam robić. Co jest? Skąd się tu wzięło? Mniejsza. Telefon. Chętnie bym coś przekąsiła. Ale muszę się skupić. Powoli. Dawaj. Dobra, mam. No nie wierzę. Za jakie grzechy. Tyle pracy na marne. Masakra. Okej, nie panikuj. To tylko paznokcie. Może szklanka się przyda. Zacznijmy jeszcze raz. Tym razem zrobię inaczej. Zamiast suszyć lakier, utwardzę go zimną wodą. Zanurzcie paznokcie w misce. Po paru minutach lakier będzie twardy. Muszę powiedzieć dziewczynom. W życiu nie uwierzysz. Wow, ale piękne rysy. Ale się gorąco zrobiło. Na pewno pachnie jak kawa o poranku. Patrzcie na tę buźkę. Zauważy mnie dzisiaj? O, no hej, mała. Ładnie wyglądasz. Niech mnie ktoś uszczypnie. Serio tu idzie? Pewnie, że nie. Nikt by się nie oparł takiej lasce. Metaliczna spódniczka? Ja bym w niej brzydko wyglądała. Zwłaszcza, że tu też nie za dobrze. Hej, mamo. Ciężki dzień. Przynajmniej nie musiałaś tego składać. Bądź tak miła i zanieś je do pokoju. Dziękuję. Ten dzień robi się coraz gorszy. Chwila. Wiem, jak zwrócić na siebie uwagę. Później to ogarnę. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. No dobrze. Zapnę go tylko. Sprawdźmy. To jeszcze nie ten efekt. Wspaniale. Teraz bluzka. Wyglądam oszałamiająco. Fajnie, prawda? Teraz mnie musi zauważyć.
Wow! To Chloe? O, hej. Zażywałaś jakiś hormon wzrostu? Coś w tym rodzaju. Co powiesz na wagary i kino? O kurczę, Mowgli naprawdę opuści dżunglę? Niesamowite, totalnie chcę to zrobić. Oj ja! Nie wiem, co myśleć. Smucić się na wesoło? Muszę się napić. Wow, świetna książka. Zaraz, co się dzieje z moją twarzą? A, wysyp krost! Wyglądam jak Klaudia Syfer. Ach, nie mogę na to pozwolić. Muszę coś zrobić. Muszę je powyciskać. Hm? Co się dzieje? Wyczuwam, że ktoś niszczy swoją skórę. Hm? Ach, co ty robisz? Przestań! Nie! Nie wyciskaj ich, tylko pogorszysz sprawę. Dobrze, że się przyjaźnimy. Pomogę ci. Co to jest? Co z tym zrobić? Przykleiłaś mi naklejkę do twarzy? Tak. To lek na trądzik. Wyleczy twoje pryszcze. Zaufaj mi. Przykleję je na wszystkie wypryski. Poważnie? Okleisz moją twarz naklejkami? Tak, będziesz miała całkiem gładką skórę. Czuję się jak książeczka dla dzieci. W porządku, mogę je teraz zdjąć. Nie, nie, nie. Zostaw je na 4 godziny. 4 godziny? Tak długo? Drukarki strajkują. Hej, wstawaj! Zostało ci tylko kilka sekund. W porządku, zdejmij je. Bierzemy pierwszą. Wygląda świetnie. Będziesz zachwycona rezultatami. Tak, miałam rację. Daj lusterko, chcę zobaczyć. Wow, niemożliwe! Popatrz, jaką mam ładną cerę. Jej! Zaraz, co ty robisz? Nic dziwnego, że tak ci pryszcze wyskakują. Tak, czuję przypływ artystycznej energii. Uff, to ciężka praca. Muszę się schłodzić. Ach, ledwo zdjęłam. Od razu lepiej. Zaraz, a to co? O nie, moja szminka! Musiała się cała zetrzeć. Niech to. Pst, hej, tutaj. Pst. Pst. He? Co to za odgłosy? Patrz, co zrobiłam. Och, nie martw się. Wiem, co robić. Proszę. Wzięłam pusty pojemnik po farbce i wypełniłam go żelem. Wazelina też jest okej. Potem dodałam kolor. I wszystko razem zmieszałam. I gotowe. Teraz wystarczy tylko pędzelek. Zamaczam go w miksturze i nakładam na usta. Właśnie zrobiłam sobie kolorowy błyszczyk. Wow, wygląda wspaniale. A kiedy wyschnie, wystarczy go ściągnąć. A usta wciąż będą pomalowane. Taka szminka będzie się trzymać przez cały dzień. I na pewno się nie zetrze. Jesteś genialna. Dzięki. Tak, to mogę malować. I jeszcze tu? Okej. Co to za bałagan? Kto to widział? Posprzątaj chociaż te ciuchy. Może później? Pa, pa. Słucham? Wracaj tu. Nic, tylko po tobie sprzątam. O, no wiesz co? Dobra, ogarnę tu. Ile ona nakłada tego makijażu? Końca nie widać. I nikt mi za to nie płaci. Wow, co za marnowanie gąbeczek. Serio? Tu też? To chyba wszystkie. Moje plecy, jestem na to za stara. No to przy okazji pozbieram te ubrania. Tu też? Muszę z nią porozmawiać. Do środka. Nie tak, wyobrażałam sobie to popołudnie. Ach. Dobrze, że mamy pralkę. Wiem, jak je szybko umyć. Włóżcie gąbeczki do miski lub wiaderka. W
wsypcie do środka miarkę proszku do prania. Następnie wlejcie wodę. Spójrzcie na te bąbelki, to znaczy, że działa. Kiedy dobrze nasiąkną, wylejcie wodę. Skłuczcie czystą wodą, żeby pozbyć się detergentu. Jeszcze dobrze wyciśnijcie. Patrzcie, jakie czyste. Udało się. Co za oszczędność czasu. O, prawie zapomniałam. To mi się przyda. Co? Co się stało? Miki! Patrzy się tu? Na szczęście nie. Teraz albo nigdy. Ostrożnie. Nie może się zorientować. Chwileczkę. Myślisz, że jesteś sprytna, co? Czas położyć temu kres. To ja. Znasz zasady? Dobrze, proszę. Nikt nie przemknie niezauważony. To była nowa szminka. Hej, chyba mam świetny pomysł. Tak, ołówek nada się idealnie. Najpierw muszę wyciągnąć gumkę do ścierania. Potem nakładam słomkę na końcówkę. Trzeba odciąć nadmiar. Teraz szminka. Podgrzeję ją na łyżeczce. Kiedy się roztopi, wleję ją do słomki. Ostrożnie! Nie chcecie przecież zmarnować kosmetyku. Gotowe! Można zdjąć słomkę. Udało się! Mam na ołówku szminkę zamiast gumki. Ha? Co tam się dzieje? Rosie, to szminka? Nie, proszę pani! To tylko ołówek! No dobrze. Tak ma być. Uwielbiam ten tusz do rzęs. Okej, co następne? Już wiem. Jakie ładne! Czego chcesz? Zjeżdżaj! Ale jesteś niedobra! To nie fair! O, mam pomysł! Wreszcie mogę dokończyć makijaż. Nałożę tylko ten korektor. Muszę być cicho! Nikt nie zauważy! Pięknie! O, właśnie tego potrzebowałam! Hej! Łapska precz! Przestań podbierać mi kosmetyki! Ty i tak masz ich dużo! Nana! Przynajmniej udało mi się zwędzić to! Będę teraz wyglądać pięknie! Nie wiem tylko, czym to nałożyć! A zresztą wycisnę po prostu na twarz! Zdaje się, że tak to się robi! Chyba wystarczy! Nie, rękami nie mogę tego rozsmarować. Musi to być coś, czego będę mogła użyć. Może ten balon? To powinno zadziałać. Nadmucham lekko balonik, a następnie go zwiążę. Teraz mogę go użyć do rozprowadzenia korektora. Wow, to działa! Ślicznie. Muszę lepiej go zblendować. Gdzie jest mój korektor? Zaraz. Hej, co tam robisz? Oddawaj. Czemu tylko ty masz fajne rzeczy? Chcesz ten balon? Hej, całkiem dobrze sobie poradziłaś. Sprytne rozwiązanie. Zobacz. Dzięki, siostrzeczko. Dla niektórych dziewczyn szykowanie się nie jest problemem. Nic mi nie pasuje. Ach! Co tam się dzieje? Sky? Nie mam co na siebie włożyć. Ale zaraz się spóźnimy, dawaj. Chwila, daj mi nałożyć makijaż. Okej. Wow, a co to za bałagan? Moje kosmetyki! Wszystko zniszczone! Po co tyle krzyku, dziewczyno? Moje kosmetyki są kompletnie zniszczone! I to wszystko jego wina! Zawsze musi coś popsuć! Tylko spokojnie, luzik! Zaraz ci pomogę!
Nie wiem, czy da się tu cokolwiek odratować. Te trzy rzeczy powinny wystarczyć. Gotowa? Nie ruszaj się. Nic nie będzie boleć. Zaraz zrobimy ci powieki. Super! Teraz jeszcze tylko cieniowanie i podkręcanie rzęs. Pora na maskarę. Ślicznie! Usta zrobimy na jasno. Zrób dzióbek. Ten róż jest wręcz bajeczny. I zamknij. Teraz sama zobacz. Myślę, że ci się spodoba. Wow! Nie wierzę, że nawet nie potrzebowałaś cienia do powiek. Ach, ładniutkie i czyściutkie. Teraz nitka dentystyczna. Zawsze słucham dentysty. Hej! Trochę się spieszę. Wow, jaki ładny makijaż. I taka czerwona szminka. Kiepsko mi idzie. Ale bałagan. I co ja zrobię? Dobre pytanie. Lubisz nitkę, co? Wezmę z ciebie przykład. Nitką też można pomalować usta. Najpierw nanieście na nią szminkę. Potem przyciśnijcie do ust. To trochę potrwa. Wow! Zróbcie X na górnej wardze i dokończcie obwód. A potem wypełnijcie kolorem. Tak łatwiej, prawda? Malujcie usta, aż kolor będzie pełny i ciemny. Znacznie lepiej. Prawda? Super, siostra! Idę do kina, pa! Normalnie magia! Nie ma to jak odrobina błyskotek. Szczególnie jeśli nam z nimi do twarzy. Prawda, że zjawiskowo? Oglądajcie uważnie. Pokażemy wam, jak zrobić to cudo. Dekoracje? Są. No, no. Zaczyna jakoś wyglądać. Nie może się przecież obejść bez balonów. No. A ty na co czekasz? Aż wyschną mi paznokcie. Też sobie porę wybrałaś. Och! Hej! Ostrożnie! Och! O, zadowolona jesteś z siebie? I jeszcze manikur mi popsułaś. Ojej, jak mi przykro. Niepotrzebnie. No, może trochę? Och! Okropne! Załatwię to. Gotowa? Nic nie poczujesz. Wow! Tak! Już prawie! Nieźle ci idzie, ale się zmachałam! Wyglądają rewelacyjnie! Hej, mam pewien pomysł! Weźmiemy tego balona i nałożymy trochę białego lakieru. Teraz moczymy końcówki paznokci. To samo z pozostałymi. Idealnie! A jak wyschną, dodajemy warstwę utwardzacza. Spójrz, jakie prościutkie! I gotowe! Wow, fantastyczna robota! No, robią wrażenie! To chyba goście, schowaj się! O nie, nie mogę takim się pokazać! Och! Uwielbiam ten tusz do rzęs! Okej, co następne? Już wiem! Uuu, jakie ładne! Czego chcesz? Zjeżdżaj! Ale jesteś niedobra! To nie fair. O, mam pomysł. Wreszcie mogę dokończyć makijaż. Nałożę tylko ten korektor. Muszę być cicho. Nikt nie zauważy. Pięknie. O, właśnie tego potrzebowałam. Hej, łapska precz.
przestań podbierać mi kosmetyki. Ty i tak masz ich dużo. Nana! Przynajmniej udało mi się zwędzić to. Będę teraz wyglądać pięknie. Nie wiem tylko, czym to nałożyć. A zresztą wycisnę po prostu na twarz. Zdaje się, że tak to się robi. Chyba wystarczy. Nie, rękami nie mogę tego rozsmarować. Musi tu być coś, czego będę mogła użyć. Może ten balon? To powinno zadziałać. Nadmucham lekko balonik, a następnie go zwiążę. Teraz mogę go użyć do rozprowadzenia korektora. Wow, to działa! Ślicznie. Muszę lepiej go zblendować. Gdzie jest mój korektor? Zaraz. Hej, co tam robisz? Oddawaj. Czemu tylko ty masz fajne rzeczy? Chcesz ten balon? Hej, całkiem dobrze sobie poradziłaś. Sprytne rozwiązanie. Zobacz. Dzięki, siostrzeczko. Błyszczyk nałożony. Strój normalnie powala z nóg. Ale teraz najtrudniejszy moment. Czemu to zawsze musi być takie trudne? Nie dam rady. Elza! Co się stało? Och, problemy z eyelinerem. Bez obaw. Zaraz ci pomogę. Tylko nie mrugaj, dobrze? Coś mnie nos swędzi. Elza? Myślałam, że kichnę. Fałszywy alarm. Okej. Josik! Oj! Ajdź! Nie wiem, co mnie tak wzięło na kichanie. Nie wiedziałam, że masz tu tyle kwiatów. Ach! O nie! Muszę wziąć moje leki. Kichanie powinno zaraz ustać. Już czuję się lepiej. Patrz prosto na mnie, okej? Ręka już nie ta, co kiedyś. Obróć się. O! Gotowe? Wyglądasz cudownie. Muszę odebrać. Boję się spojrzeć. Muszę to czym prędzej zmyć. Gdzie moje waciki? Lepiej, żeby to zeszło. Okej. Och, znowu wyglądam jak człowiek. Ale wciąż nie mam makijażu. Tabletki Elzy. Znowu ich zapomniała. Mnie przyda się tylko skrawek listka. Kropelka kleju. I ucięty patyczek. Super. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby wyschło. Potem można nakładać. Tylko nałóżcie konkretną warstwę koloru. Teraz dociśnijcie przy oczach, zanim wyschnie. Wow! Idealnie! Resztę możecie domalować ręcznie. Cześć, piękna! Nie pamiętam, kiedy ostatnio wyglądałam tak dobrze. Woohoo! Picasso może się przy mnie schować. To trudniejsze niż myślałam. Ha? Teraz nie przeczytam. Fajne. Wow. Jeszcze więcej SMS-ów? Precz! David przyszedł? Za długo grałam. Muszę się ogarnąć. Ha? Dziwne. Wystarczy odrobina makijażu. Najpierw róż. Czy to jest bryszcz? Matko, jaki on wielki! Wynoś się stąd, paskudo! Masakra, nie pójdę tak na randkę. Dobrze, że ja nie mam pryszczy. Jestem obleśna. Hej! Farba dżiny. Tworzy niezłe kolory. Fajne, nie? Masz nosa, siostrzyczko. Namaluję swoje własne arcydzieło.
Wystarczy mi podkład i cień do oczu. Zmieszam je na paletce. Wystarczy odrobina makijażu. Teraz wymieszam. Całość połączę pędzelkiem. Teraz odrobinka na wyprysk. Zieleń pokryje zaczerwienienie. Wow! Sztuka jest naprawdę fajna. To działa. Dzwonię do Davida. Hej! Wygląda jak żywa. Wow, ale fajna impreza. Mogłabym tańczyć całą noc. Jesteś pewna? Potańczę tutaj. Skąd jesteście? Co z twoimi włosami? Nikt nie chce ze mną rozmawiać. Ale da się to naprawić. Odrobiną brokatu, rzecz jasna. Wlejcie do naczynka trochę żelu do włosów. Nie żałujcie sobie. Teraz najfajniejsze. Wsypcie tyle brokatu, ile chcecie. Możecie zrobić różne kolory. A potem pomalujcie włosy. Nie bójcie się grubych warstw. Już teraz świetnie wyglądają. Im barwniej, tym lepiej. Teraz warkocze. Patrzcie. Świetnie wyglądasz. Ty, obczaj ją. Cześć, zatańczymy? Co za zmiana. Uwielbiam brokat. To nie może być aż tak trudne. To tylko szminka. Powoli i spokojnie. Jak inne dziewczyny to robią z taką łatwością? Nie wygląda najlepiej? To na nic. Idealne usta. Wow, jak ona świetnie wygląda. Chyba muszę poprosić ją o pomoc. Cześć, Gabi. O, chyba masz coś na twarzy. Proszę. Dzięki. Malowanie ust nie jest wcale takie trudne. Zobacz. Wybierz swój ulubiony kolor. I narysuj nim linię na środku ust. Teraz złącz wargi i przesuwaj je w różne strony. Żartujesz, prawda? Zaufaj mi. I co? Nie mówiłam? Wow, to jest genialne! To ja też spróbuję. Linia na środku, a potem cmokamy, żeby rozprowadzić szminkę. Dokładnie. To całkiem fajne! Wow, to działa! Świetnie ci poszło. Żałujecie, że nie znałyście tych trików wcześniej? Teraz możecie je wykorzystać. Nie zapomnijcie podzielić się filmikiem z psiapsiołkami. Oglądaliście już te filmiki? Subskrybujcie nasz kanał, by zawsze być na bieżąco. Muszę tylko poprawić nieco makijaż. Te brwi nie wyglądają najlepiej. Na szczęście mam kredkę do brwi. O nie, muszę wracać na lekcję. Nie mogę się znowu spóźnić. Hej, co słychać? O rany, musisz zobaczyć Gabi. A jej co znowu odbiło? Ups, uważaj. Moje książki. Daj, pomogę. Trzymaj. Ratuj się, kto może. Okej, coś tu nie gra. Mam coś między zębami, czy co? Chyba nie. Hej, patrzcie na nią! Wow! Wyglądasz, jakby dwie gąsienice goniły ci się po twarzy. To trochę niemiłe. Przepraszam, chyba pomyliłam klasy. No już, wystarczy tych śmiechów. Gdzie ona jest? No jesteś wreszcie, chodź. Przepraszam, nigdy nie zgadniesz, co się stało. Och! A widziałaś się dzisiaj w lustrze? Zerknij. O nie! To naprawdę są moje brwi? Zaraz to naprawimy. Nakreśl zygzak na całej długości brwi. Następnie obrysuj jej kontur. Teraz można wypełnić środek. To da efekt pełniejszych brwi.
wygładź włoski szczoteczką. To utrzyma je w ryzach. No, od razu lepiej. I co myślisz? Nareszcie wyglądam normalnie. Dzięki. Nawet nie pytajcie. Chyba komuś przydałaby się nasza pomoc. Do roboty.